Brodo con barbabietole, signora mia. E si dovrebbe leggere un pezzettino di Evangelo delle Scritture Sante, no? Moi drodzy, mogę tłumaczyć. Amici miei e tutti vicini. Poczekaliśmy kolejnej Wigilii, cały rok. Siamo arrivati a un'altra vigilia, a 2014. Dla nas, dla Polaków. Per noi Polacchi. To jest zaszczyt, że możemy u Ciebie, Romeo, z Tobą razem. È un grande orgoglio, signor Romeo, che possiamo insieme con te a casa tua spędzić te święta, Wigilię, Boże Narodzenie. Passare queste feste, quindi la sera, questa sera, come vigilia e Natale domani. Za co też dziękujemy. E di questo ti stiamo ringraziando. Za wszystko też dziękujemy Bogu. E di tutto ringraziamo a Dio. Że dziś możemy. Che oggi possiamo. Zasiąść wspólnie do stołu. Che possiamo mettersi seduti insieme alla tavola. Ale też musimy pamiętać o tych. Ma dobbiamo ricordare anche di questi. Którzy dziś nie mają praktycznie nic, nie mają domu, nie mają jedzenia. Dziś spędzają święta samotni. Dobbiamo ricordare e pensare di queste gente, soprattutto la sera di vigilia. Da noi sono usanze così, che noi stiamo pensando di queste gente poveri che non ce l'hanno niente. Ja Wam wszystkim życzę od siebie, aby Bóg nam pobłogosławił i abyśmy doczekali szczęśliwie następnego roku. E Roberto vi vorrebbe benedicare che il Dio andrà d'accordo che noi ci troviamo un altro anno, fra un anno sempre qui. Aby rok ten cały był w zdrowiu, w szczęściu i spokoju. Che tutto questo prossimo anno che possiamo passare con allegria e con il pace soprattutto. Amen. Amen. Sono quindi voi due che presentate. Ma purtroppo, signor Romeo, vedi, non possiamo incontrarsi tutti, no? Nostre famiglie stanno in Polonia, la tua sta lontano e sono pure invecchiati. Le figlie fanno usanze vostre, quindi domani a pranzo si trovano qui. Certo. Perché signor Romeo stava ringraziando, czyli że dziękuję nam, że jesteśmy tutaj, że jesteśmy częścią jego rodziny, bo gdyby nie my, oni nie obchodząc wieczerzy wigilijnej, byłby sam. Żona zmarła 4 lata temu, córki obchodzą Dzień Bożego Narodzenia, czyli jutro 25 grudnia. W tym domu są takie uzance, w nie każdym domu, w nie każdym obchodzi się tylko dzień 25, obchodzą też dzień Wigilii, ale to nie każda rodzina. Allora, signor Romeo, si cena? Barbara, coś od siebie powiedz. Diamo questa, via la festa. Diamo via la festa. Sì, allora se ti aveva ringraziato Roberto, anche io potrei ringraziare a voi, perché sto con voi quasi 9 anni. Abbiamo passato bene e male, come a tutte le famiglie. E però io spero che il lavoro mio faccio e spero di andare avanti. Perché la vita continua e dobbiamo essere presenti qui. Vabbè, io ti ringrazio.
strada vicino a me, anche se qualche volta ci siamo un po' presi. Mówi signor Romeo, że również dziękuję mi za współpracę, za to, że się nim opiekuje wspólnie z Robertem, ale niejednokrotnie było tak, że musieliśmy się też pokłócić. Jest to Wigilia i musimy zapomnieć o wszystkich zwadach, kłótniach i próbować być lepszym. Come da noi, signor Romeo, come dice certe volte Roberto, che dobbiamo lavorare su di noi stessi. Quindi spero che non capita domani che io ti dovrei sgaggiare, no? Ci mancherebbe. Nie, mówię, że od dzisiaj, tak jak mówi Robert, że musimy pracować nad sobą. Każdego dnia iść do przodu, a ja mam nadzieję, że od jutra nie będę krzyczała na nowo, że nie będzie to tylko w Wigilię na signora Romeo i na Roberta. Że miejmy nadzieję, że będzie lepiej, że będziemy lepszymi. Tiriamo avanti, dobbiamo tirare avanti. Finché se il Dio ci vuole sulla terra e noi dobbiamo continuare. Va bene, quindi grazie, buona cena, buon appetito, tanti auguri di nuovo. Tutti. Fate un gesto. Ecco, hello. Va bene, è finito.